Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Okej, okay, szykujcie coś na uspokojenie i chusteczki, bo dzisiaj mamy dla was opowieść. Z pogranicza filmu akcji i wyciskacza US. Historię miłości, która napotkała wiele przeszkód, a jedną z najpoważniejszych było to, że narodziła się w obozie koncentracyjnym. Jak randkowano w Auschwitz, jak para zakochanych uciekła z obozu zagłady i czemu, mimo że to jest znakomity scenariusz na film, to jednak nie na taki film z happy endem, jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli. Poznajcie miłość silniejszą niż obóz. Już teraz w historii bez cenzury. Opowieść o parze zakochanych wypadałoby chyba zacząć od dziewczyny, ale my zaczniemy od Jurka. Jurka Bieleckiego, bo to on jako pierwszy z pary naszych dzisiejszych bohaterów trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W ogóle trafił tam jako jeden z pierwszych więźniów, bo miał numer obozowy 243. Jurek w 1940 roku chciał się przedostać na zachód i dołączyć do walczących z Niemcami Polaków, no ale wpadł po drodze i najpierw trafił na przekopkę do Gestapo, a później do Auschwitz, jednak ta potworna machina śmierci dopiero się tam rozkręcała. Jurek pracował przy obróbce drewna i jego talent do majsterkowania szybko zauważył jeden z niemieckich funkcyjnych. Polubił chłopaka i załatwił Jurkowi przydział do lepszej roboty. Jurek został w ten sposób kosiarzem, a po pewnym czasie w trakcie tych prac pijany SS-man potrącił koniem kolegę Jurka i w efekcie ów kolega nabił się na kosę. Niemcowi o dziwo zrobiło się na tyle głupio, że w ramach zadośćuczynienia dał Jurkowi awans i przeniósł go do wymarzonej, oczywiście, jak na obozowe warunki pracy przy magazynach zbożowych. Oczywiście to wszystko trochę trwało, ale efekt tego był taki, że na początku 1943 już roku Jurek nie tylko żył nadal, ale jak na obozowe warunki, żył całkiem nieźle. Tymczasem, absolutnie przerażona, w bydlęcym wagonie zmierzała do obozu. Jego przyszła miłość. Miała na imię Cecylia, ale wszyscy i tak mówili na nią Cyla. Pochodziła z Łomży, z dość nadzianej żydowskiej rodziny. Cybulscy, bo tak się nazywali, przez pewien czas łudzili się, że może nie będzie tak strasznie, bo Niemcy faktycznie dość długo nie mogli znaleźć kogoś, kto zastąpi Ojca naszej bohaterki w zarządzaniu jego młynem, no ale niestety w końcu znaleźli i cebulscy trafili najpierw do getta, a później do bydlęcych wagonów jadących do Auschwitz. Po dotarciu na miejsce siostra i matka naszej bohaterki od razu trafiły do komory gazowej, natomiast cyla, jej ojciec i bracia zostali zagonieni do pracy. W całym tym potwornym dramacie Cyla miała jednak odrobinę szczęścia, bo dostała przydział do komanda naprawiającego worki na zboże w obozie głównym. Była to więc praca względnie lekka, pod dachem. Dziewczyna nie była narażona na szybką śmierć zwycięczenia i na cały wachlarz innych obozowych potworności. Żeby było jasne, to nadal była ambasada piekła na ziemi, ale nawet w tak potwornym miejscu znalazło się miejsce na miłość. Pewnego dnia, idąc jak zwykle do roboty przy magazynach zbożowych, Cyla zauważyła, że przygląda się jej jakiś taki całkiem atrakcyjny chłopak. Oczywiście był to Jurek, który wcale nie planował poprzestać tylko na patrzeniu na dziewczynę przez parę sekund dziennie. Razem z kolegami, wiele ryzykując, bo kontakty towarzyskie między więźniami były w obozie zakazane, zorganizowali taką szybką schadzkę z dziewczynami, które naprawiały worki i właśnie na tej schadzce młodzi zaczęli mieć się ku sobie. Zaczęli Randkować. A jak się randkowało w obozie koncentracyjnym? Najpierw zakochany Jurek, to znaczona też była zakochana, żeby było jasne. W każdym razie, Jurek, który miał dość dużą swobodę, jeśli chodzi o poruszanie się po magazynach. Dokładnie dowiedział się, gdzie pracują dziewczyny od naprawiania worków, a później w pomieszczeniu obok znalazł w drewnianej ścianie dziurę. I przez tą dziurę młodzi sobie przez jakiś czas rozmawiali o różnych rzeczach, o pierdołach, pewnie też trochę flirtowali, ale wtedy też Cyla bardzo otworzyła się przed Jurkiem. Opowiedziała mu o dramacie, potwornym dramacie swojej rodziny. No a co było dalej? Jak się pewnie domyślacie, po pewnym czasie i jej, i jemu przestały wystarczać pogaduchy przez dziurawą ścianę. Postanowili spotykać się w czasie przerw obiadowych w takim wąskim przejściu, gdzie nikt nigdy w sobie nie zaglądał. Tam po raz pierwszy się całowali. A po jakimś czasie widywali się już niemal oficjalnie w pracy. Przy czym pamiętajmy, cały czas, że to była praca niewolnicza. Tak czy inaczej, Jurek został prawą ręką SS-mana odpowiedzialnego za te magazyny zbożowe, a szef pozwalał im na te schadzki. Nie tylko SS-man, ale też inni funkcyjni dawali na takie spotykanie się ciche przyzwolenie. Zresztą nie tylko im, bo kolega Jurka też romansował z Żydówką dość otwarcie. Ważny zresztą kolega, bo pracował w magazynie z. Mundurami SS. To miało się okazać bardzo przydatne, bo w pewnym momencie względna obozowa beztroska zaczęła się kończyć. Konkretnie wiosną 1944 roku, kiedy niemiecka machina zbrodni wrzuciła kolejny bieg, bo likwidowano ostatnie getta. Do obozu zaczęło przybywać jeszcze więcej transportów z więźniami, co nie uszło uwadze Jurka. Bał się, że jego dziewczyna, w końcu Żydówka, może niedługo też trafić do komory gazowej, a już kompletnie szale przeważył. Koszmar, który miał pewnej nocy. Śniło mu się, że widzi właśnie swoją ukochaną, która jest prowadzona na śmierć z innymi kobietami, a on może się temu tylko bezsilnie przyglądać. Rano od razu pognał zobaczyć, czy z ukochaną wszystko ok. Ta na szczęście żyła. Jurek jeszcze tego samego dnia oznajmił dziewczynie, że ją stąd zabiera, ale to co tak na spontanie ucieknął? Absolutnie nie. Ma plan, ale dopóki wszystko nie będzie przygotowane, to nie będzie dziewczyny wprowadzał w szczegóły, żeby się niepotrzebnie nie stresowała. I faktycznie Jurek przez dość długi czas później nie wspominał w ogóle o ucieczce, aż się Cyla zaczęła zastanawiać, czy to dalej aktualne. Ale jak najbardziej, w międzyczasie Jurek wprowadzał w życie swój plan. Jaki plan? Znajomo brzmiący. Chodźmy za sprawą naszego odcinka o ucieczce w 1942, może na szybko przypomnijmy: czterech więźniów Oświęcimskiego obozu uciekło nie dość, że w mundurach SS, to jeszcze samochodem SS. Jurek miał z grubsza taki sam plan, tylko bez samochodu, bo uznał, że są na tyle blisko jego rodzinnych stron pod Krakowem, że dadzą radę na piechotę. A poza tym założył, że wystarczy tylko jeden mundur dla niego, a dziewczynę wyprowadzi, tak jakby odprowadzał ją do swojego komanda pracy. Ociuchy oczywiście poprosił, jego kolegę z magazynów mundurów SS, tego którego już poznaliście. Kolega oczywiście doskonale wiedział, po co Jurkowi mundur, ale postanowił mu pomóc. Żeby jednak przesadnie nie ryzykować, to wynosił mu mundur kawałkami. Wiecie, raz spodnie, raz koszula i tak dalej, a Jurek odkładał to na poddaszu jednego z magazynów, aż uzbierał komplet. Jednak samo posiadanie munduru nie gwarantowało jeszcze sukcesu, no bo SS-man nieznający niemieckiego wydałby się co najmniej podejrzany już przy pierwszej kontroli, a te na bank będą. To jednak nie był aż taki problem. Bo przez lata spędzone w obozie, podlegając bezpośrednio albo niemieckim kapo, albo ss Jurek naprawdę nieźle ogarnął ten język, więc nie bał się krótkich pogawędek, czy to ze strażnikami, czy innymi oficerami. Gorzej, jeśli chodzi o dokumenty, co prawda, Jurek od kolegi dostał też przepustkę SS-mańską, ale te przepustki ze względów bezpieczeństwa co jakiś czas zmieniały kolor. On akurat dostał taką na zielonej kartce, więc musiał odczekać, aż znowu właśnie zielone przepustki będą używane przez administrację. Przez jakiś czas. Wyczajenie tego momentu nie było jakoś specjalnie problematyczne, bo pracując na magazynie widywał SS-mańskie przepustki codziennie, aczkolwiek to nie znaczy, że swojego nie musiał odczekać. Plan był dopięty, a w sierpniu 1944 roku Jurek zobaczył, że wreszcie wjechały przepustki na zielonych kartkach. Nie wiedział, ile ten stan potrwa, więc trzeba było działać szybko. Jeszcze tego samego dnia spotkał się z dziewczyną i dopiero wtedy wtajemniczył ją w plan, który miał zamiar zrealizować już kolejnego dnia. Dziewczyna chciała uciekać, ale była tym absolutnie przerażona, więc może to faktycznie lepiej, że nie mówił jej wcześniej. W każdym razie zachowała tę tajemnicę dla siebie. No nie. W nocy nie mogła spać i w końcu po cichu powiedziała swojej koleżance o planowanej ucieczce. A ta co? Odradzała jej? No nie, zdradziła ją służbom. Też nie, wręcz namawiała ją, żeby skoro może, to spróbowała uciec. Nie tylko dlatego, żeby się cieszyć wolnością, ale też, żeby rozpowiadać, jakie straszne rzeczy robią Niemcy w obozie. To bardzo dodało dziewczynie sił, chociaż to oczywiście nie był koniec stresów. Kolejna fala stresu przyszła kolejnego dnia około 15:00, jak kapo powiedziała dziewczynie, że czeka na nią SS-man. Usłyszała to ta koleżanka od nocnej rozmowy i przytuliła jeszcze dziewczynę, żeby dodać jej sił. Zaczęła się akcja. Cyla wyszła i zobaczyła swojego ukochanego w mundurze, z którym w tym momencie flirtowała jej nadzorczyni, a on sprawiał wrażenie, jakby się w ogóle świetnie bawił, niczego nie dawał po sobie poznać. Jurek musiał być naprawdę spoko aktorem, co zresztą w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut nie raz miał jeszcze udowodnić. Chłopak wyprowadził ukochaną, był wobec niej szorstki, chłodny, poganiał ją po niemiecku i biła od niego taka ss złość do tego stopnia, że jak przechodzili obok grupy pracujących więźniów, to Kapo, widząc ewidentnie wściekłego SS-mana, bojąc się, że mu podpadnie, to zaczął profilaktycznie okładać więźniów pałą. Tymczasem nasi bohaterowie zbliżali się do wolności. Mniej więcej mieli do niej jakiś kilometr, ale żeby nie było za prosto, to w pewnym momencie w ich stronę zaczął pędzić ogromny, Obozowy, strażniczy pies. I Jurek szybko zdał sobie sprawę z tego, że jak zwierzak zacznie ujadać, albo co gorsza, ugryzie ją albo jego, to zaraz zrobi się zbiegowisko i zostaną nakryci. Trzeba było szybko działać. Jurek podniósł leżący obok kamieni i pierdyknął nim w zwierzaka i faktycznie ten na jakiś czas się uspokoił, ale to była tylko kwestia czasu, jak znowu zacznie biec w ich stronę. Na szczęście jednak w ostatniej chwili pies został odwołany przez jakiegoś młodego SS-mana, który pewnie jeszcze gestem przeprosił starszego kolegę za kłopot. No to co, już ostatni stres za nimi? Absolutnie nie. Trzeba było jeszcze, żeby wyjść z obozu pokazać przepustkę przecież strażnikowi w budce ze szlabanem. Zbliżali się do tej budki i z każdym Krokiem serducha waliły im coraz mocniej. W końcu przyszedł czas, żeby pokazać przepustkę, a tej nie ma w kieszeni. Na szczęście tylko w tej, w której Jurek myślał, że ją schował. Znalazł ją chwilę później w innej kieszeni, ale co się pewnie spocił, to jego. Pokazał przepustkę i teoretycznie powinien też pokazać do tego dowód tożsamości, ale go nie miał, bo to było po prostu nie do zdobycia. Tutaj trzeba było liczyć na farta, na to, że strażnik będzie miał to gdzieś. I na szczęście tak się właśnie stało. Nie drążył też, gdzie dokładnie wyprowadza esesman dziewczynę. Gdyby trafili na służbiste, to byłby duży kłopot. Tymczasem byli już na wolności, co nie znaczy, że byli bezpieczni. Wiedzieli, że ich ucieczka zostanie zauważona, wiedzieli nawet mniej więcej, kiedy to nastąpi. Kiedy strażnicy nie doliczą się ich na wieczornym apelu, no to będzie jeszcze szybkie szukanie, a jak to nie przyniesie efektu, to zawyją obozowe syreny. Zaczną ich ścigać. Zresztą po kilkuset metrach cyla zaczęła płakać, ale nie. Z tego powodu, o którym przed chwilą sobie wspomnieliśmy. Po prostu skręcili w jedną z leśnych ścieżek i niebawem znaleźli się na polu całym w motylach. I po raz pierwszy od nie wiadomo jak dawna zobaczyli oboje taką letnią, nieskrępowaną, wolną, piękną naturę i wtedy dziewczyna się rozkleiła. I po pierwsze, nie ma się co dziwić, a po drugie, nie było czasu na oglądanie tego wszystkiego, na zachwycanie się. Trzeba było wiać ruszyli na południe, bagnami co w zasadzie nie było takie głupie z jednej strony, no bo w razie pościgu z psami w ten sposób łatwiej by im było zmylić trop, no ale z drugiej strony to było strasznie męczące a głód, stres i niestety brak zapasu wody robiły swoje. W końcu znaleźli jakąś taką polankę otoczoną dzikim chmielem i zatrzymali się tam na jakiś czas żeby odsapnąć i zjeść też co nieco. Jurek na szczęście zabrał jakieś zapasy jedzenia na drogę. Czuli się jakby w ogóle Minęło z 8 godzin, tymczasem minęło dopiero półtorej od momentu, jak Jurek przebrany za SS-mana odebrał ukochaną. Byli 2 kilometry od obozowych drutów, no ale musieli odpocząć. Zapadli nawet w taki półsen, ale w pewnym momencie zostali z niego wyrwani przez dźwięki obozowych syren. Już wiedzieli, że zaczęło się polowanie. Kryjówkę opuścili dopiero około 23 i od tej pory mieli się poruszać właśnie nocami, omijając ludzkie osady, żeby nie trafić przypadkiem na kogoś, kto ich wyda, bo taka opcja była całkiem realna i Niemców w okolicy sporo mieszkało i kolaborujący Polacy się trafiali, nie udawajmy, że tak nie było. W każdym razie poruszali się nocami, ale trwało to strasznie długo, bo nadkładali drogi, jedli ziarna z pili wodę z mijanych rzek, ale trwało to potwornie długo, jak już wspomniałem, a do tego pogoda się spierniczyła. Lało, bali się i nie ma się co dziwić, że się bali. Raz przypadkiem prawie weszli na teren jednostki Wehrmachtu. Innym razem, jak Jurek się odważył, żeby zapukać do jakiejś chaty, żeby spytać, gdzie w ogóle są i jakaś baba znikła za drzwiami i długo nie wracała, to spanikował i uciekli, niewykluczone, że w ten sposób uratowali życie. Musieli się jednak jakoś dowiedzieć, czy w ogóle idą w dobrą stronę, czyli do generalnego gubernatorstwa, czyli chodzi o te tereny, które były pod niemiecką okupacją, ale nie zostały włączone do Rzeszy. Innymi słowy, o tereny, gdzie też było przesrane, ale jednak trochę mniej. Poza tym, jak pamiętacie, to były rodzinne okolice Jurka. Pewnego dnia, kryjąc się w życie Usłyszeli, jak idą jacyś ludzie. I baba mówiła po niemiecku, ale był gość, który mówił po polsku. Jurek stwierdził, że znowu musi zaryzykować. Nie mogą tak już kolejną dobę kluczyć, nie wiedząc, gdzie są. Poprosił więc tyle, żeby została, a on postanowił podczołgać się do kosiarza, jak ten zacznie pracę. Mało brakło i Jura dostałby kosą po głowie, ale na szczęście chłop go w porę zauważył. I Jurek zdążył się wytłumaczyć, że ucieka z Wrocławia i potrzebuje pomocy. Chłop nie spanikował, wręcz powiedział, że okej, okay, ja muszę jakoś spławić tą Niemkę, która zapewne była jego nadzorczynią, a Jurek miał zaczekać do zmroku i później pójść do wskazanej chaty. Nasz bohater wrócił więc do ukochanej i powiedział, co zaszło, ale Cyli się to średnio widziało. Bała się, że chłopak może ją zostawi, albo że coś mu się stanie. Jurek uspokajał dziewczynę, że nie po to ją wyrywał z piekła, ryzykując życiem, żeby ją teraz zostawiać. A jeżeli mu się coś stanie, to pod takim adresem ma szukać takiego gościa, to jest jego wuj, on się nią zajmie. Trochę się Cyla uspokoiła, ale i tak miała łzy w oczach, jak po zmroku Jurek ruszył w stronę wskazanej chaty. Aczkolwiek zobaczyła go szybciej niż się spodziewała, bo znakomicie trafili. Gospodarze okazali się świetnymi ludźmi, którzy jak dowiedzieli się, że w polu kryje się jeszcze dziewczyna, to kazali Jurkowi spadać, po nią oczywiście, i jak oboje już weszli do chaty, to poza dwiema miskami kaszy czekały na nich całkiem niezłe wieści. Okazało się, że co prawda przez 7 dni ucieczki przeszli tylko 25 km, za to w dobrą stronę. Granica była 2 km dalej, ale przekraczanie jej bez lokalnego przewodnika było bardzo ryzykowne. Na szczęście Cela i Jurek świetnie trafili. Nie tylko gospodarz odesłał ich do swojego krewnego we wsi nieopodal, ale tenże krewny obiecał, że sprowadzi przewodniczkę. Czekali na nią prawie dwa dni, ale w tym czasie mogli się wyspać. Mieli co jeść, mogli się wreszcie umyć. Byli więc w świetnych humorach i wreszcie zaczęli rozmawiać ze sobą jak para młodych zakochanych ludzi. Ona, na przykład, opowiadała mu o swoich ulubionych miejscach w rodzinnych stronach. Robili pewnie jakieś plany na przyszłość. Generalnie jak na takie warunki byli szczęśliwi. W końcu w gospodarstwie pojawiła się przewodniczka, starsza kobieta, która miała przeprowadzić ich przez granicę, udając, że wspólnie zbierają jagody. A jak się pojawią pogranicznicy, to miała odciągnąć ich uwagę. Wdzięczny Jurek wyjął plik banknotów, które wziął z obozu, natomiast kobieta stanowczo odparła, że od oświęcimiaków nie wezmę ani grosza. I wtedy się okazało, że wszyscy ci dobrzy ludzie, których spotkali, od początku domyślili się, komu pomagają, a mimo wszystko postanowili pomóc. Tym bardziej szacun, bo za coś takiego wtedy była kara śmierci. Na szczęście pograniczników nie było. Kobieta odprowadziła jeszcze naszych bohaterów odrobinę, po czym się pożegnała. Mogli iść do domu Jurka. Pewnie, że mogli, tylko że Jurek wiedział, że to igranie ze śmiercią. SS miało przecież jego dane. Zapewne w jego domu czekała już na nich zasadzka, więc ruszyli do Muniakowic. Tam mieszkał wuj Jurasa. Dotarli tam po 10 dniach od ucieczki. Byli wolni, ale tu nasza historia się nie kończy. Jurek poszedł bowiem do partyzantki. Cyla, jako że nie miała nikogo innego, to trafiła do wsi niedaleko do znajomych wuja Jurasa, którzy przyjęli ją bardzo ciepło. Oczywiście chłopak, zanim ruszył w bój, to obiecał dziewczynie, że wróci po nią, jak już Niemcy przegrają, i wtedy już będą razem. Koniec końców trafił pod Kraków, a nie widzieć mieli się. Trochę dłużej, kiedy pojawiła się Armia Czerwona. To Cyla wychodziła codziennie na drogę, patrzeć, czy nie idzie jej ukochany, dzień w dzień, przez trzy tygodnie, potem płakała. W końcu uznała, że chłopak ją chyba porzucił. Naprawdę dziwna myśl, moim przynajmniej zdaniem, po tym wszystkim co przeszli, ale postanowiła koniec końców ruszyć w swoje rodzinne strony. Tymczasem chłopak wrócił po ukochaną. O 4 dni za późno. W zasadzie był bardzo blisko, 23 km dalej zaledwie, ale niestety ta miejscowość, w której przebywał, została zajęta przez armię Czerwoną dopiero 3 tygodnie później. Chłopak szukał dziewczyny jak tylko mógł przez czerwony krzyż, ale ślad po niej zaginął. I w końcu 2 lata później opiekunka, która wzięła Cyle pod swój dach, pokazała Jurkowi zdjęcie dziewczyny na szpitalnym łożu i powiedziała, że ona nie żyje. No, Jurek mocno to. Przeżył, ale z czasem zaakceptował. Zaczął żyć swoim życiem. Skończył studia, został dyrektorem szkoły. Nieraz też udzielał wywiadów, opowiadając o wojennych czasach. Tak jak już wspomniałem, żył swoim życiem, a tu nagle w 1983 roku zadzwonił do niego telefon. Po drugiej stronie była cyla. Jak to się stało? Cofnijmy się do 1945. Po wojnie Cyla oczywiście też, gdzie mogła, to dopytywała o Jurka, czy jednak po nią nie wrócił i dopiero po jakimś czasie od jego rodziny dowiedziała się, że chłopak poległ w partyzanckich walkach. Zresztą dowiedziała się o tym już w momencie, jak próbowała sobie na nowo ułożyć życie, mieszkając z dwoma żydowskimi braćmi, których spotkała w pociągu, jadąc w rodzinne strony. Z czasem jednego z nich pokochała, wzięli ślub i emigrowali. Najpierw do Szwecji, gdzie dziewczyna się pochorowała tam właśnie, Zrobiono jej zdjęcie w szpitalnym łóżku, które później trafiło do opiekunów w Polsce. W sensie zdjęcie, a nie łóżko. W każdym razie dziewczyna nie umarła i nic na to nie wskazywało w liście dołączonym do foty. Później, jak już dziewczyna poczuła się lepiej, to wyjechali dalej do Stanów i tam radzili sobie całkiem nieźle, aż w 1975 roku mąż Cyli zmarł. Została sama w wielkim mieszkaniu, do którego sprzątania wynajmowała emigrantki z Polski. I pewnego dnia opowiedziała im historię swojej ucieczki. Jedna z tych dziewczyn, jak usłyszała Jerzy Bielecki, to powiedziała, że hola, hola, ja takiego Bieleckiego to widziałam niedawno w telewizji, jak w czasie wywiadu opowiedział dokładnie tę samą historię. Świat jest mały, co? Tylko nie akurat jak nam na tym zależy. Cyla... Straciła przytomność, a jak ją odzyskała, to zaczęła znowu desperacko szukać kontaktu do Jurka i tym razem się udało. Zadzwoniła i niebawem ruszyła do Polski. Spotkali się kilka dni później, po 39 latach. Wzruszony Jurek dał Cyli na lotnisku 39 róż, po jednej za każdy rok rozłąki. Mogli wreszcie być razem? No nie, parą już nie zostali. Ich życia poszły w różne strony. Chociaż jak. Sztampowo by to nie zabrzmiało, zostali przyjaciółmi, widywali się jeszcze nie raz, bo żyli długo. Niemniej jednak, jakby zeszli się zaraz po wojnie, to zapewne zostaliby małżeństwem. No właśnie, czemu do tego nie doszło? Chociaż rodzina Jurka przyjęła Cylę bardzo ciepło i traktowała ją dobrze, to jednak nie skończyło się to ślubem. Z jakiegoś powodu powiedzieli młodym, że ich druga połówka nie żyje. Czemu? Nie mogli spytać, jak już się wreszcie spotkali po latach, tym bardziej, że ta opiekunka Cyli dalej żyła. Mogli. Ale postanowili tego nie robić. Niewiele by to zmieniło w momencie, jakich życia tak mocno się już rozeszły. I znowu gdyby zeszli się zaraz po wojnie, to pewnie zostaliby małżeństwem. A tak? Miłość silniejsza niż obóz została zabita przez jakiś szereg nieporozumień. Może ich historia Jurka i Cyli nie kończy się takim happy endem, jakiego byśmy sobie tutaj wszyscy życzyli, ale jest jednym z dowodów na to, że miłość znajdzie dla siebie miejsce w nawet najpotworniejszych warunkach, w najstraszniejszych czasach i będziemy Wam jeszcze nie raz o tym opowiadać. Dobra, wiemy, że mówienie o tym wszystkim w kontekście zbliżających się walentynek dla niektórych może być trochę kiczowate, tym bardziej, że stosunek do tychże walentynek jest w naszym kraju różny. My w to wnikać nie będziemy, ale... Ta historia to też dobry pretekst do tego, żeby zdać sobie sprawę, iż przyszło nam żyć w czasach, w których i oby te czasy trwały jak najdłużej. Możemy się cieszyć sobą, mówić sobie miłe rzeczy, w tym wyznawać miłość w naprawdę komfortowych, pokojowych warunkach, a nie krzyczeć kocham cię gdzieś w walącym się schronie w czasie bombardowania. Warto o tym pamiętać, warto to docenić i cieszyć się sobą. A skoro już temat walentynek poruszyliśmy, to jeżeli nie macie żadnego pomysłu, jak spędzić wieczór z waszą drugą połówką albo z kimś, czyją drugą połową chcielibyście się w przyszłości stać, to mamy dla was pewną propozycję. Nie wiem o czym pomyśleliście, ale nam chodziło o naszą grę planszową. Historia bez cenzury, misja zwycięstwo. Jak się wstydzicie grać sam na sam, to można w nią oczywiście grać większą ekipą i razem, choć w duchu zdrowej rywalizacji, pokrzyżować trzeciej Rzeszy plany zdominowania świata. Mimo, że gra jest osadzona w realiach II wojny światowej, to nie jest napompowana patosem. Sporo się też przy okazji rozgrywki pośmiejecie, a jeżeli zdecydujecie się na kolejną rozgrywkę, to gwarantujemy, że nie będzie ona przebiegała tak samo jak poprzednia, bo żeby rozgrywki nie były powtarzalne, zadbaliśmy z absolutnie największymi specami w tej branży. Strasznie jesteśmy dumni z tej gry, więc polecamy wam ją bardzo, bardzo mocno. Link do zakupu naszej gry w naszym sklepie swoją drogą znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało. Miłego grania i widzimy się niedługo.